Siemanko, ze strony Strix, a to jest gra, której nazwy nie zapamiętałem. Ogólnie na YouTube szukałem sobie jakichś gier fajnych, takich łamigłówek, a nie tylko jakieś gówno podpada. I znalazłem to. Jest to gra z zagadkami, itp. Itd. Ogólnie zaraz zobaczymy, o co w niej tu chodzi. Mamy krzak jakiegoś gościa. Podgłośnie. Aha. Mam koktajle. Coś mi powiesz? Okej, mam je zaserwować. Tutaj nic nie ma. To mam je zaserwować komu? Tym złomasom? Okej, dobra. Dzięki, chamie. Że pierdzisz, czym chrumkasz nam... Jezu, co to jest? Aha, czyli ona pije swój, ale mojego to już... A nie, ona wypiła, pije mój, a swój odstawiła. Zajebiście. Okej, dobra. Tobie też mam dać? Czy nie mogę tam iść rano? Czyli tu jest ten kruk, to jest kuchnia. Z tym coś mam zrobić? Czyli nie. Czyli nic nie mogę tutaj zrobić. Komu? Dobra, tobie chyba mam jeszcze dać. I tobie? Tu coś jest. Okej. Okay. Dwie świece. Nie, trzy świece, żerandol. Lobby? Co? A, to jest podpowiedź, ale ja wiem, że ja mam iść do lobby. No, no. No okej, okay. Przyszedłem do lobby, ale... Dobra, zaserwowałem, ale co teraz? A, tu coś było. Aha. Potrzebuję jakichś kluczyków. Dobra, tu wiem, że nie mogę tu iść. Tu jest sowa. Pan sowa. Aha, super. Z tym też nic nie mogę zrobić. Czy mam coś wziąć od tych gości? Krewetkę mu zabrać z tego? Mam z nią porozmawiać? Nie, nie. Lobby. Okej, ale ja chcę... Dobra, ona chce jakiś tam chyba... Umyć się? XD. Myślałam, że to mogę wziąć. To ma jedyny sens. Okej. Okay. Lobby. Mamy lobby. Krzak, żerandol. Aha, tu są jakieś... No ale tak samo, nic tu nie mogę... A mam jeszcze jeden koktajl. Skąd ja go mam? Czy ja mam go dać... Okej, okay, dobra. Już myślałam, że ja nie mam już koktajli. Okej, okay, dobra. Mogę to jej od niej wziąć? Nie, nie mogę. Boże, jakie głupie zrobiłem. Zapomniałem o tym, że mam. No dobra, ale... Co dalej? Z tym nic nie zrobię. Czy mam iść do kuchni? Tak, Pan żaba. Menu? Są receptury. Aha, czyli ja mam mu... Ile to jest? Jeden... Chwilkę. Ile to jest tych receptur? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli jest pięć receptur. Pierwsze to muszę znaleźć mu grzybki, mięso i jakieś gałązki. Okej, okay, dobra. Po co mi to lobby pokazuje? Okej, okay, czyli muszę mu... Mogę to wziąć? Mam już wziąć to? O to chodzi? Czemu mi pokazuje cały czas, że lobby? Nie wiem. Chwilka. Oposie, co ja mam? Co to jest? Lemur, opos? Nie wiem. Szczerze? To może? Chwilkę poczekajmy.
Mam zaserwować, ale jak? Chwilka. Okej, dobra. Ale their steak with mushroom and sauce Mary. Continue. No dobra. To chwilka. Wziąłem. Okej, inaczej. Poczekajcie tutaj, widzowie, zaraz jak to zrobię, to wam pokażę dalej. Okej, coś zrobiłem. Kliknąłem na wino. Co? Chwilka. Okej, już nikogo nie ma. Kliknąłem, tu była ta baba i ja ją kliknąłem na jej wino i wtedy się to takie coś zrobiło. W kuchni dalej jest pan ropucha. Okej, spoko. Aha, czyli pokazuje mi, w jakim miejscu jestem? O to chodzi? Tu jest jakaś pufa. No, diner at nighter. Czyli w nocy nie jamy. Nie jemy, bo to niezdrowe. Cześć, panie oposie. Ty, gnoju, śmiesz na mnie głos podnosić? Zaraz ci po pensji pojadę. Piętro zero? Okej, no to ma piętro jeden. Pan Lemuro opos mnie chyba nie lubi. Room jeden. Are you sure enter the room, my dear? Mój jeleniu. I to dosłownie? Co tu mamy? Tu jest jakaś chyba ziemia. Klucz. Tu tak, ziemia. Aha, jakieś coś. Tu trzeba poroża. Stoprom, muszę urwać poroże i wsadzić do tego. Not complete. Lod, wódka, tasfary, special, coś tam, nie rozczytam. Ale muszę chyba. Czekajcie, mogę stąd wyjść? O właśnie, tu coś jest. Tu jest sznur. Tu będę musiał coś dać chyba. Kolejne okno. A tu nic jest. A gdybym tak wziął tą linkę teraz tak. Jakaś ćma tam lata. Wiem, potrzebuję ją złapać. Słoik tam potrzebuję wziąć. Chwilka. Są jakieś rzeczy. Gablotka. Chwilka. O. 8. Czekaj, 10, 8. 5, 6. Czy to będzie 108? Okej, chwilka, pójdźmy dalej. Tak, będę musiał złapać, ale w słoiki jak. Empty bucket. Tu jest mielarka, tak zakładam. Okej. Zapałki. Found some meat. Okej, muszę znaleźć mięso. Aha, i dalej jesteśmy tu. Czy mogę to złapać w wiadro? Boże. Podpalić to? Nie, nie mogę tego pod. Wiem, tu. Ogieniek. Teraz nie wiem serio, co mam zrobić. Bo mamy ten ogieniek. Może teraz wiadro? Nie, pomyślmy. Chwilę. To musi być skompletowane. Ty. Mam ci drinka zrobić. Czy mogę to wziąć? Nie, tego nie mogę wziąć. Nie mogę tego kliknąć nawet. O, chyba mam coś. Tam są symbole na tym. Chwila. Tu są jakieś symbole, ale czy one są dokładne? Nie wiem. Dobra. Dajmy sobie to. O jejciu. Czy to jest równo? Nie. Mam pomysł. Tak. I tak. Nie, to jest nierówno. A tak? No, też bym powiedział. Okej, to jest za. Poczekajcie, pomyślę nad tym i zobaczycie za chwilę. Okej, rozpracowałem, że to wiadro powinniśmy dać tutaj.
Poczekajmy chwilę i... Co mamy? Bucket... Znaczy wiadro z wodą, okej. I to wiadro z wodą... Mamy podlać to chyba. Dokładnie. I co teraz? Nie? Bucket with water, dalej. Toś muszę jeszcze... Wiem. O! Okej, do 8, 5 i 6. Chyba jestem głupi. Albo mi się wydaje tylko. Okej, to napełniłem. To też muszę chyba wodą napełnić cokolwiek. Wodę przez to? Ej, to by miało sens, bo zobaczcie, tu jest pojemnik na coś. Nie wiem, święta woda, bo to jest krzyż chyba jakiś, nie wiem. Jasny gwint, to jest trudniejsze niż myślałem. Podlać to? Nie. O, wiem! To mogę jeszcze. Nie. No, drink nie jest kompletny. Super, ale co z tego? To nie wiem, co to. Chyba sobie później to dokończymy w następnym odcinku. Nie. Nie, nie chcę wychodzić. I tak sobie patrzę, może jestem głupi, ale... Chwila. Bo to ma być na równi. Czy to jest na równi? Zapisało się. To może teraz coś się tam odblokowało? Chwilunia. O, chyba wiem, o co chodzi. Zobaczcie. No dajcie mi tą wagę. Te numerki plus 4 na przykład, to pokazuje, co mam zrobić w tym. Czyli, czy dobrze myślę, to było to, to... 4, 4, jakoś tak, i teraz to kółko to 1, okej, dobra, kółko 1, 4, chyba, 4, tak właśnie myślałem, że źle, bo nie wiem w sumie. Po coś to wiadro jeszcze jest, bo niby zalałem to. Chwilkę. O, rozumiem. Dobra, to teraz mogę to chyba... Czyli musi być do 8. Kumam. Ej, teraz to ma dla mnie sens. Jest do 8? Nie, musi być do... Okej. Okay. I bum. No i znowu nie wiem, jak mam to zrobić, by było dobrze. Nie, musi być o kreskę niżej. To też zaraz wracam, zaraz zobaczycie. Siema, ogółem zrestartowałem i zaczniemy sobie od pokoju drugiego, czyli tej świni. Wiem! Ja będę musiał jej tu na łeb spuścić. Worek. Nie mogę wziąć. Trudno, to weźmy sobie tu, zobaczmy. Wychodek, co? Aha, okej. Okay. Sałata. W sumie nie wiem, kto trzyma sałatę w szafce, a nie w lodówce, ale okej. Okay. Wiem i my go zatrujemy! No i gotowy! Chodź! Ohyda. I co, zatruje się i co? Aha, masz problemy. Tu są jakieś zagadki znowu. O Boże, to są te małpki. Powiem się taki SCP, który w SCP, jak nie wiem, jakimś, ale w jakiejś grze z SCP, że za każdym razem jak mówił Happy Birthday, to wtedy stawałeś się o rok starszy. Aha, okej, okay, dobra, czyli muszę to same... Nie, 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 ja wiem, jak ja mam to zrobić.
Okej. I muszę to przekręcić, żeby na samej górze były niebieskie, tak? Rozumiem. Tylko czy to się zapisuje? Zapisuje, okej. Aha, czyli wszystkie niebieskie Na górze samym. Teraz chyba, no dobra, to już zrobiliśmy. To? Nie, to jest głupie. Coś z tym. Aha, mam świeczkę. Ja wiem, co zrobimy. O, mogę to do końca spuścić. To myślałem, żeby to coś, tą opium pipe, wziąć. Chwilę, to mam mu coś zrobić? Nie. On dali tą sałatę. Papier toaletowy, no muszę mu do sranka podać, proszę. Panie milordzie. Dobra, już. Więcej kupy. Jeszcze raz wziąć. Mam ci znowu zrobić kanapkę. No dobra, ale co ja mam tu zrobić? Tego dowiem się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i cześć. Odcinek wyjdzie jutro. Następny. Ogółem, na razie i cześć.